Zbliżam się powoli do zakończenia tego modułu. Więc zanim przejdziemy jeszcze do omówienia takich tips and tricks związanych z podchodzeniem do testu ISTQB, chciałbym poopowiadać Wam troszeczkę o raportowaniu testów. Tak? I tutaj, najpierw, troszkę teorii i własnych przemyśleń związanych z własnymi doświadczeniami na projektach i produktach i raportowaniu tego do naszych interesariuszy potem pokażę Wam jeszcze jak przygotować taki raport i tak jak mówię na koniec zrobimy sobie jeszcze trochę porad do tego jak podejść do egzaminu ISCQB. Ok, no to słuchajcie lecimy. Przede wszystkim czym jest raport testów? Jest to podsumowanie działań testowych i ostatecznych wyników badań oraz ocena przebiegu tych testów. Na podstawie takiego sprawozdania z badań zainteresowane strony mogą przede wszystkim ocenić jakość testowanego produktu, podjąć decyzję w sprawie wydania oprogramowania, czyli release'u. I teraz uwaga, ważne jest tutaj to podjęcie decyzji w sprawie wydania oprogramowania przez zainteresowane strony. Słuchajcie, bardzo często w firmach jednak panuje takie założenie, że to tester podejmuje decyzję, tak? czy tam lider zespołu testowego, menadżer testów podejmuje decyzję, czy wypuścić produkt, czy czy nie? Nic bardziej mylnego, i właśnie ten raport z testowania, o którym teraz będziemy mówić, powinien mieć taką formę, żeby mniej więcej wymóc też na interesariuszach, na osobach, które zlecają nam tą pracę, podjęcie tej decyzji, pokazanie wszystkich ryzyk, problemów czy ocenę sytuacji przez nas, ale jakby. Od razu klarownie zaraportowanie, że drodzy interesariusze, decyzja należy do Was. No i słuchajcie, jak to zrobić? Przede wszystkim, e, oczywiście tutaj w dużej mierze może zależeć to, jak raportujecie testy, od tego, jak ten raport po prostu jest stworzony dla firmy, w której pracujecie. Może być tak, że jest ogólnie przyjęta templatka, e, jakaś formatka, której będziecie używać. I, do której jesteście zobligowani ją wypełnić. Natomiast zachęcam, żeby też w ramach tego ćwiczenia, tego wypełniania takich raportów, żebyście też myśleli, jak go usprawnić, chociażby biorąc pod uwagę te najlepsze praktyki, o których tutaj powiem. I przede wszystkim, słuchajcie, ludzie, interesariusze, nieważne, programiści, testerzy, są przyzwyczajeni też do obrazów do czytania, do wizualizacji pewnych treści. Dlatego ja osobiście polecam, żebyście przede wszystkim taki raport z testów zaczynali od kolorowania, czyli Color Coding albo RAG Status, gdzie RAG oznacza tutaj po prostu Red, Amber, Green, czyli czerwony, żółty i zielony od tak naprawdę po prostu świateł, świateł ulicznych. No i co? No oczywiście zielony znaczy jedź, Żółty znaczy, hmm, jak możesz, to się zatrzymaj, jak nie możesz, to jedź, albo ewentualnie zaraz, zaraz będziesz jechał, tak? No, czerwony mówi stop. No i tak podobnie tutaj to powinno wyglądać, tak? Czyli te kolory powinny nam świadczyć o tym, że jeżeli jest zielony, to mówimy tak, wszystko jest w porządku. Jeżeli jest żółty, to mówimy, no o, generalnie jest w porządku, ale są pewne problemy, na które trzeba zwrócić uwagę i to wasza decyzja, drodzy interesariusze, czy z tym idziemy, czy nie. Czerwony powinien oznaczać, no nie naszym zdaniem to się do niczego nie nadaje. Ale oczywiście decyzja należy do Was. Czyli słuchajcie, przede wszystkim ten raport z testów powinien pokazać nam, jakby, aktualny status projektu, produktu i ocenę przez nas naszej jakości, ale to jest tylko poinformowanie, tak? Powinniśmy unikać tutaj takich stwierdzeń, że możemy z tym iść na produkcję, tak? Możemy wypuścić to do klienta. Raczej używamy słów typu rekomendujemy, tak? Czy produkt ma takie i takie problemy. Nie sugerujemy konkretnego rozwiązania. Dzięki temu taki raport powinien po prostu poinformować naszych interesariuszy czy końcowego klienta, jakie akcje musi podjąć, tak? jeżeli jakieś są. No i oczywiście jest to ostateczny taki dokument, który powinien zdeterminować, czy produkt jest gotowy, czy nie, naszym zdaniem, ale wciąż podkreślając, że jest to nasze zdanie. Dlatego też ważne jest, żeby oprócz tego kolorowania. Zrobić jakieś podsumowanie, czyli w tym przypadku po angielsku, na przykład highlights, summary, ale teraz często też mówi się o tak zwanym TLDR. Co to jest TLDR? Too long, didn't read. Tak, Wiemy, że w tym momencie nasi interesariusze, ludzie, którzy czytają takie raporty, mogą znajdować ścianę tekstu mało czytelną, więc ten TLDR to jest tak naprawdę taka krótka informacja mówiąca o podsumowaniu, tak? czyli na przykład możemy napisać, bo tutaj Uznaje się, że przeważnie właśnie ten skrót, tą abrywację TLDR należy po pokazać, zacząć od tego to podsumowanie. No i wtedy wiemy, że raport jest dla niektórych może być za długi, nie chce mi się czytać. Więc tu masz na przykład jedno mówiącego, że biorąc pod uwagę ilość defektów, e, uważamy, że produkt nie nadaje się do wypuszczenia na przykład do klienta. No i potem fajnie jest, właśnie zamiast ściany tekstu, zrobić jakieś tabelki, wypunktowania. Zestawienie błędów, wykresy i statystyki, które bardziej obrazowo pokażą nam co się dzieje, jaki jest ewentualnie problem z produktem, zamiast po prostu opisywać to, że tak powiem słowno muzycznie, bo jednak ludzie wolą obrazy niż ścianę tekstu. Co prawda przy... Czasami się przydarzy tak, że ktoś powie, że jest tu za mało detali, natomiast ja bym powiedział tak, nie martwcie się tym, pierwszy wasz raport na pewno spotka się z jakimiś różnymi komentarzami, nie bierzcie tego do siebie, nie bierzcie tego jako, jako uwagę, że zrobiliście coś źle, tylko jako po prostu krytykę, która ma wam pokazać czego oczekują wasi interesoriusze tak żebyście lepiej mogli zrobić ten raport ewentualnie na początku projektu możecie zapytać po prostu interesariuszy albo przy tworzeniu planu testów to jest na przykład nasz, nasza wizja na raport z testów to jest to jak my chcielibyśmy raportować czy to was satysfakcjonuje albo jakie informacje chcielibyście mieć w takim raporcie z testowania i nawet jeżeli mamy już wyznaczoną templatkę e, takiego raportu warto Wysłać tę templatkę na przykład do interesariuszy i powiedzieć: Tak wygląda templatka. Chcielibyśmy na przykład dodać rak status. Co o tym sądzicie? Albo: Czy potrzebowalibyście jeszcze jakieś informacji, których do tej pory nie dostawaliście? Także nie uznajcie tego, że raport jest, że tak powiem, set in stone, wykuty w kamieniu, tylko próbujcie też sprawdzić, co was interesariusze są, potrzebują. No i tutaj słuchajcie. Kończąc trochę ten wywód, chciałbym przejść jeszcze do praktyki, pokażę Wam przykładowy raport taki z testów, który można znaleźć na internecie. Przełożymy go sobie na Excela i spróbujemy to opisać, już bazując trochę na tym, na tych przykładach, które robiliśmy wcześniej, na których testowaliśmy.